So Jesus goes into the desert. Więc idzie na pustynię Jezus. And after 40, still not a temptation. To jeszcze nie jest kuszenie. But after 40 days, ale po 40 dniach, something inside of him happens. Coś się z nim stało w środku. He's getting hungry. Zrobił się głodny. Yeah? Mm-hmm. So when it gets dry in our life, więc kiedy jest susza w naszym życiu, when we go through a heavy period, kiedy mamy trudny okres, and when it takes long enough, i kiedy to trwa długo, our inside starts to have a need. Nasze wnętrze zaczyna mieć potrzeby. Yeah, you with me? Jesteście tu jeszcze? And now we're gonna see our weakness, because now the temptation comes. I wtedy widzimy słabość, bo przychodzi pokusa. Verse 3. Werset 3. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Question. Pytanie. What had God said? Co Bóg powiedział? Just before? Przed chwilą jeszcze. You are my beloved son. Jesteś moim ukochanym synem. In whom I'm well pleased. I jestem z ciebie zadowolony. What does the devil do? A co diabeł mu robi? If you are the son of God. Podważa, jeśli jesteś synem Bożym. The word beloved is stolen. Słowo ukochany zostało ukradzione. And if you are a son of God, that's now a question mark. I nagle pojawia się znak zapytania: i jeśli jesteś Synem Bożym? How can you be in a situation like this? Jak mogłeś się znaleźć w takiej sytuacji? Are you a child of God? Przecież jesteś dzieckiem Bożym. Really? Naprawdę? Beloved is even gone. Ukochany przez Boga. And then he says, turn this stone into bread. I wtedy mu mówi: przemień ten kamień w chleb. Do something about your hunger. Zrób coś z tym głodem. And this is where the whole world goes wrong. I tutaj cały świat idzie ku złemu. And often we also. I my też razem z tym. If we are empty on our inside. Jeśli mamy pustkę w środku. If it feels heavy. I ciężar. Many people start to drink. Część z nas zaczyna pić. Use drugs. Używać narkotyków. Find something to still the hunger. Próbuję czymś zaspokoić ten głód. Because life is so dry. Bo życie jest bardzo suche. It got so heavy. I ciężkie. I need something. Potrzebuję czegoś. So I try to fix my problem. Więc próbuję rozwiązać mój problem. But if you're a believer, if you're a child of God. Ale jeśli jesteś dzieckiem Bożym. Your hunger is actually, or you, what the temptation is that the devil said, you're still a child of God. To twoja pokusa nie jest w tym. Ona polega na tym podważaniu. Naprawdę jesteś dzieckiem Bożym? But the bigger problem is that you don't feel loved anymore. I dużym problemem jest to, że ty już nie czujesz Bożej miłości. We don't feel loved anymore. Nie czujemy miłości. And the situation is between God and us. I ta sytuacja między nami a Bogiem. And we think we need to do something. Sprawia, że myślimy, że musimy coś zrobić. Because God apparently is not well pleased with how we live. Bo wygląda na to, że Bóg nie jest zadowolony z tego, jak żyjemy. He's probably not well pleased with something we did. Najwyraźniej coś mu się nie spodobało, co zrobiliśmy. We probably did something wrong. Prawdopodobnie coś zrobiliśmy źle. And that's the big weakness we have. I to jest ta wielka słabość, którą mamy. We fall for that. Idziemy za tym. So is there anything gone wrong in your life? I więc jeżeli idzie coś źle w twoim życiu, that you think God left you, kiedy myślisz, że Bóg cię zostawił, or you don't feel loved anymore, kiedy nie czujesz miłości więcej, if you still think you're a child of God, you're certainly not a beloved child of God. Jeśli myślisz, że jesteś w dalszym ciągu dzieckiem Bożym, może nie ukochanym, ale dzieckiem, and when you look at your life, you think God is certainly not well pleased with me. I myślisz sobie: na pewno ze mnie Bóg nie jest zadowolony. Listen carefully. Słuchaj uważnie. That is a lie. To jest kłamstwo. That is a lie. To jest kłamstwo. That's the devil. To jest diabeł.
If something in your life went opposite scripture, jeżeli coś idzie w twoim życiu zupełnie odwrotnie niż w piśmie, God didn't leave you. Bóg cię nie zostawił. If you went very deep in life, jeśli nawet to jesteś bardzo głęboko w swoim życiu, God didn't leave you. Bóg cię nie opuścił. It is the depth of the love of Christ. Bo głębokość Bożej miłości, it cannot leave you. Nie może cię zostawić. Never. Nigdy. By nothing. Przez nic.